Poranna rozmowa Radia Opole. Gorąco witam, Aneta Skomorowska-Kobza. Witam także mojego gościa, dr Bartosz Maziarz, politolog z Uniwersytetu Opolskiego, specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa. Panie doktorze, dzisiaj ostatni szczyt NATO. Tematy, jakie zaplanowano na dzisiaj, to cyberbezpieczeństwo i terroryzm, ale wczoraj państwa NATO przyjęły nową koncepcję strategiczną wymierzoną w Rosję. Rosja została uznana za najważniejsze i bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa. Czy to jest przełom? Tak, absolutnie jest to przełom, ponieważ to, ile strategicznych decyzji podjęto na tym madryckim szczycie NATO, no to w historii NATO dawno takiego szczytu nie było, aby tyle za jednym zamachem, mówiąc kolokwialnie, rzeczy ustanowić, bo poza wskazaniem, że Rosja jest największym zagrożeniem, zapalono zostało zielone światło dla przystąpienia Szwecji i Finlandii oraz zostało wskazane państwo środka, czyli Chiny, jako potencjalne nie zagrożenie, ponieważ w dokumencie NATO zostało to określone mianem wyzwania, ale również po raz pierwszy Chiny pojawiają się w strategii natowskiej. Te przymiotniki mają duże znaczenie, zagrożenie, wyzwanie, no uznanie Rosji za najważniejsze i bezpośrednie zagrożenie, no, patrząc z boku, no nie jest zbytnio odkrywcze. Oczywiście, że odkrywcze nie jest i wszyscy o tym wiedzieli, że Rosja stanowi największe zagrożenie, ale jeszcze 10 czy 11 lat temu Rosja w dokumentach NATO była postrzegana jako partner strategiczny. Wtedy była ta polityka taka ugłaskiwania Rosji. Dzisiaj, po wydarzeniach w Ukrainie, wiemy, że taka polityka nie przynosi żadnego rezultatu, w związku z tym i coraz jakby dalej postępującą agresją rosyjską w stronę Ukrainy, Rosja została jednoznacznie wskazana jako zagrożenie. No, z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia od czasów zimnej wojny. Czyli co to teraz zmieni? Nazwanie Rosji zagrożeniem? To nie jest tylko nazwanie, ponieważ wraz ze wskazaniem, że największe zagrożenie ze strony Rosji, NATO na tym szczycie podjęło szereg ustaleń mających na celu wzmocnić możliwości operacyjne z całego sojuszu Paktu Północnoatlantyckiego, co przede wszystkim będzie miało wymierne jakby wskazania w liczbie żołnierzy, chociażby na wschodniej flance NATO. W Polsce będzie kwatera 5. Korpusu Armii USA. To ma związek z tymi ustaleniami NATO, tak. Czy to jest osobna decyzja Stanów? Biden jakby sam postanowił, że ta kwatera tutaj będzie, ale jest to wydarzenie również bez precedensu, ponieważ jest to pierwsza stała baza wojskowa Armii Stanów Zjednoczonych na polskiej ziemi. Jestem tutaj daleki od takich głosów, jakie wczoraj były na przykład na Gazecie Wyborczej, że Amerykanie nam tu przysyłają jakiś tam mózg, a nie mięśnie, no nie postrzegałbym tego w ten sposób. Dla samej polityki bezpieczeństwa Polski, jak i w ogóle polityki bezpieczeństwa krajów NATO wschodniej flanki, jest to wydarzenie bez precedensu, że w Polsce powstaje stałe dowództwo 5. Korpusu i ten korpus będzie się właśnie zajmował przede wszystkim koordynacją funkcjonowania i działania amerykańskich żołnierzy znajdujących się w tej części świata, no a w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, takiego bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, będzie nimi dowodzić. Oprócz tego 5. Korpusu jeszcze inne wojska amerykańskie się znajdą tutaj na wschodniej flance NATO. Tak. Została zapowiedziana dodatkowa brygada rotacyjna amerykańskiej armii w Rumunii, która będzie w takich 9-miesięcznych turach żołnierze będą pełnić służbę. Zostaną zwiększone kontyngenty wojskowe w państwach grupy B3, czyli w Litwie, Łotwie i Estonii. W Wielkiej Brytanii, czy do Wielkiej Brytanii zostanie oddelegowane 2 eskadry najnowszych samolotów 5. generacji F-35, czyli to jest tak mniej więcej jakieś około 50 maszyn. W Hiszpanii zostanie zwiększona liczba nowoczesnych niszczycieli rakietowych typu Alloy Bark z 4 do 6. Takie statki są elementem tarczy antyrakietowej, no i z racji ich możliwości operacyjnych i bojowych są w stanie bardzo szybko przejść czy to na wschodnie wody Morza Śródziemnego, czy na Morze Czarne, czy w razie zagrożenia, czy jakiejś sytuacji kryzysowej, również na wody Morza Północnego oraz na wody Bałtyku. O ile szybciej będzie mogło teraz NATO zareagować w razie ewentualnego zagrożenia czy kryzysu ze strony Rosji? Ciężko powiedzieć, o ile szybciej. Biorąc pod uwagę nasycenie wojskiem wschodniej flanki NATO, gdzie w chwili obecnej to jest 40 tysięcy żołnierzy, a według zapowiedzi sekretarza generalnego NATO te siły mają być wzmocnione aż do 300 tysięcy,
chociaż z tym mogą być pewne problemy i na pewno nie szybko to się stanie, no ale już sam plan zakładający tak duże zwiększenie z 40 do 300 tysięcy sił szybkiego reagowania, no świadczy o tym, że NATO naprawdę przygotowuje się tutaj do bardzo, ale to bardzo szybkiej reakcji. Myśli pan, że ona będzie kiedyś konieczna? Miejmy nadzieję, że nie. No, miejmy nadzieję, że nie. Państwa NATO przyjęły też decyzję o zaproszeniu Szwecji i Finlandii do Paktu Północnoatlantyckiego. Oprócz tego, że wydłuży się granica między NATO a Rosją, to co Finlandia i Szwecja wniosą do NATO? Finlandia i Szwecja wniosą bardzo dobrze wyposażonych żołnierzy i wyszkolonych. Zresztą zarówno armia fińska, jak i szwedzka, pomimo tego, że jeszcze formalnie w NATO nie są, to właściwie te armie są tożsame z NATO. Armie natowskie od lat ćwiczą na poligonach szwedzkich. Również wstąpienie NATO, do NATO Szwecji i Finlandii sprawi, że Bałtyk stanie się de facto morzem wewnętrznym NATO, co znowu bardzo utrudni sytuację Kaliningradu i floty bałtyckiej, stacjonującej zarówno w Kaliningradzie, jak i w okolicach Petersburga i Zatoki Fińskiej, co może wywierać dodatkową presję na Rosję. Dodatkowo sama zgoda na wstąpienie w Szwecji i Finlandii do NATO byłaby niemożliwa bez zgody Turcji. Dzień przed rozpoczęciem szczytu NATO Turcja ze Szwecją i Finlandią podpisała odpowiednie porozumienie, że Turcja wyraża zgodę na wstąpienie tych dwóch państw do NATO. Ale nie za darmo. Właśnie, nie za darmo i tu warto byłoby się zatrzymać, co Erdogan dzięki temu ugrał, ponieważ Szwedzi i Finowie, w ogóle wszystkie kraje skandynawskie, no, słyną ze swojej tolerancji i poszanowania praw człowieka, no a tutaj Szwedzi i Finowie za cenę bezpieczeństwa zgodzili się uznać Partię Pracujących Kurdystanu za organizację terrorystyczną. To wysoki rachunek? Dla partii pracujących Kurdystanu na pewno. I dodatkowo uznali jakby roszczenia Erdogana i Turcji do Kurdystanu. W związku z tym, no tutaj jednak musiały państwa skandynawskie, czyli Finlandia i Szwecja, nieco, może nie zapomnieć, ale patrzeć przez palce na prawa człowieka, które dla ich społeczeństwa są niesłychanie ważne. To pokazuje tylko, jak bardzo im zależy na tym, żeby w Pakcie Północnoatlantyckim być. Tak, na pewno i świadczy o tym, że sytuacja jest naprawdę poważna, że zarówno Finowie, jak i Szwedzi byli w stanie pójść na tak daleko idące ustępstwa zgody. A armie Finlandii i Szwecji są liczne, dobrze uzbrojone? Czy są bardzo dobrze uzbrojone. Liczne nie są, bo te państwa również liczne, liczebnie jakby nie są, ale jeżeli chodzi o standard tych armii, no to jest to absolutnie europejska czołówka. Można się spodziewać, że teraz jest ruch po stronie Putina po tym szczycie NATO, który właściwie jeszcze trwa, ale myślę, że on nie zostawi tego bez odpowiedzi. Ciężko sądować, co Putin zrobi, biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich 4 miesięcy. Mieliśmy do czynienia z tyloma sytuacjami, które nie powinny się wydarzyć, a jednak się stały. No Putin już próbował w przeddzień szczytu NATO, jakby takiego pstryczka w nos Zachodowi dać, publikując zdjęcia satelitarne miejsc, gdzie te obrady tego szczytu miały mieć miejsce. Wydaje się, że tutaj na pewno będzie silny protest ze względu na przede wszystkim Kaliningrad, który ostatnio jeszcze po zatrzymaniu tego tranzytu kolejowego przez Litwę, no może być takim kolejnym punktem zapalnym w tej części świata. Dużo mówi się o przesmyku suwalskim w tym kontekście. Mówi się dużo o przesmyku suwalskim, owszem, są plany, czy gdzieś możemy przeczytać o pewnych możliwościach, iż Rosjanie będą chcieli rozlokować swoje systemy antydostępowe na Białorusi po to, aby przejąć kontrolę nad tym kawałkiem przestrzeni powierzchni właśnie na pograniczu litewsko-polsko-białorusko-kaliningradzkim, czyli na tej właściwie linii oddzielającej Kaliningrad od Białorusi, co w linii prostej to jest mniej więcej jakieś 70 kilometrów. Jeżeli faktycznie tak by się stało, no sytuacja będzie bezprecedensowa, jeżeli chodzi o reakcję NATO, czy powinna wtedy być bezprecedensowa, jeżeli chodzi o reakcję NATO, ponieważ Rosjanie będą w stanie zakłócić komunikację lotniczą pomiędzy krajami NATO. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski apeluje na szczycie NATO o większe dostawy broni, ale o tym porozmawiamy na radiopole.pl. Zapraszam już Państwa teraz do internetu.
Panie doktorze, prezydent Zełenski apeluje nie po raz pierwszy o większe dostawy broni, o dostawy amunicji. Co chwila pojawiają się informacje o tym, że kolejne państwo przekazuje taki i taki sprzęt na Ukrainę. Nie chcę tutaj powiedzieć, że to wydaje się być workiem bez dna, ale trochę to tak chyba wygląda. Tego sprzętu idzie trochę, ale wciąż to jest za mało. Wciąż jest za mało i cały czas będzie za mało. Poza tym proszę zauważyć, że roszczenia prezydenta Zełenskiego są cały czas coraz wyższe. I one zaczynają powoli już przypominać takie troszeczkę oderwanie od rzeczywistości, ponieważ ilości sprzętu, o których mówi prezydent Zełenski i administracja ukraińska, są niemożliwe do spełnienia przez Zachód. Mówiąc krótko, ostatnio padła liczba około chyba 1000 systemów HIMARS rakietowych, gdzie sami Amerykanie taką liczbą rakiet wyrzutni nie dysponują w chwili obecnej, tak? Więc nie ma możliwości, aby Zachód dostarczył Ukrainie taką ilość uzbrojenia, aby wyrównać szanse pomiędzy stroną rosyjską a stroną ukraińską. To Rosja tyle tej broni ma? Tak, Rosja ma gigantyczne zasoby broni. No, Rosjanie też się do tego przygotowywali, mówiąc krótko. Zarówno po swojej stronie, produkując więcej tej amunicji, jak i wykorzystując służby i siły specjalne do dywersji po stronie ukraińskiej, ponieważ w ostatnich kilku latach mieliśmy do czynienia z dziwnym zbiegiem okoliczności, iż składy amunicyjne w Ukrainie ulegały zniszczeniu. Przed wojną jeszcze. Przed wojną, tak. Więc powoduje to bardzo dużą dysproporcję sił i środków, której Zachód nie jest w stanie zniwelować na rzecz Ukrainy. No ale mówi się przecież cały czas o tym, że siła NATO jest znacznie większa od siły Rosji. Oczywiście, że tak, no ale proszę pamiętać, że my liczymy siłę NATO jako siłę wszystkich państw członkowskich z ich potencjałem militarnym. Nie jesteśmy w stanie zmniejszyć swojego potencjału militarnego jako państwa członkowskie po to, żeby przekazać ten sprzęt armii ukraińskiej. Więc możemy przekazywać tylko i wyłącznie sprzęt z tak zwanych nadwyżek sprzętowych po to, żeby nie uszczuplać właśnie swojego potencjału obronnego. A tych nadwyżek nie ma zbyt wiele na to wychodzi. Są, ale no my również te nadwyżki musimy zachowywać właśnie w razie W. Tak, czyli na wypadek wojny, no każde z państw musi mieć odpowiednią ilość zapasów, więc nie ma możliwości takiej, aby państwa natowskie przekazały większą ilość sprzętu armii ukraińskiej. Co więcej, sprzęt natowski przekazywany faktycznie bardzo szerokim strumieniem armii ukraińskiej jest sprzętem bardzo często ultranowoczesnym, co wymaga również od strony ukraińskiej większego przygotowania i po prostu dłuższego obeznania się z tym sprzętem. Mówiąc krótko, żołnierze muszą więcej czasu poświęcić, aby nauczyć się obsługi tego nowoczesnego sprzętu, co znowu powoduje, że ten sprzęt później trafia na linię frontu. Też nie wiemy, ile sprzętu Ukraina straciła, bo oni się rzecz jasna tym nie chwalą, prawda? Dokładnie. Są podawane tylko straty rosyjskie. Co więcej, w chwili obecnej armia ukraińska padła troszeczkę ofiarą swojej świetnie funkcjonującej maszyny propagandowej. Bo wszyscy myślimy, że jest rewelacyjna, tak, prawda? Tak, że Ukraina, tak. Ukraina od samego początku świetnie prowadzi tą sferę walki informacyjnej i naprawdę tutaj trzeba im oddać honor za to, jak sobie radzą w sferze informacyjnej, ale niestety doszliśmy do sytuacji takiej, że zarówno sami Ukraińcy, jak i Zachód uwierzył w to, że te wszystkie filmy, które widzimy w internecie z dronów zazwyczaj, są na skalę masową. No niestety to nie są przypadki na skalę masową, no i dzisiaj Ukraina ma duży problem, bo z jednej strony pokazuje cały czas, że zwycięża, a z drugiej strony mapa, czy przesuwanie się armii rosyjskiej na mapie jest nieubłagalne. No widzimy, że Rosja powoli, ale jednak cały czas zdobywa przewagę. A czy jesteśmy w stanie określić, jaki jest stan posiadania teraz ukraińskiej i rosyjskiej armii, jeżeli chodzi o sprzęt i określić te dysproporcje? Ciężko określać dokładnie te dysproporcje, chociażby właśnie z tego powodu, że armia ukraińska nie informuje o swoich stratach, no ale tak szacując, no jednak przewaga cały czas jest po stronie rosyjskiej. Pytanie w takim razie, co dalej, bo tak jak pan mówi, to myślenie o tym, że jest tak rewelacyjnie, że Ukraina się broni, że Ukraina wygrywa, jeżeli jest trochę fałszywe, to co, możemy za jakiś czas być zaskoczeni wynikiem tej wojny? Nie wiem, czy będziemy zaskoczeni, w sensie nie powinniśmy być raczej zaskoczeni wynikiem tej wojny.
już powinniśmy, jeżeli możemy mówić o zaskoczeniu, to na pewno możemy mówić o tym, że Ukraina tak długo stawia opór i faktycznie tutaj żołnierze, armia ukraińska parokrotnie dokonała rzeczy wręcz niemożliwych, gdzie wszyscy analitycy, zresztą przypomnę Państwu początek wojny, gdzie amerykański Departament Obrony twierdził, że Kijów padnie po 3 dniach. Na szczęście to się oczywiście nie stało, ale wynik wojny w chwili obecnej wszystko wskazuje na to, że Rosjanie cały czas zdobywają tą przewagę i posuwają się coraz szybciej, więc prawdopodobnie dojdzie do sytuacji takiej, że obie strony będą musiały usiąść do rozmów, i nastąpi być może, mam nadzieję, że takie porozumienie pokojowe zostanie podpisane, ale niestety na warunkach rosyjskich. Czyli nie uda się całego terytorium Ukrainy zachować? Nie. I na pewno nie uda się Ukraińcom odbić zarówno Donbasu, jak i tych zajętych terytoriów, ponieważ armia ukraińska nie dysponuje odpowiednią ilością sił i środków na to, aby odeprzeć Rosjan. Na to szanse są bardzo, ale to bardzo małe w chwili obecnej. Oby się nie sprawdziły Pana przewidywania. Miejmy nadzieję. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiu Opole. Dr Bartosz Majerz, politolog z Uniwersytetu Opolskiego, był Państwa i moim gościem. Poranna rozmowa Radia Opole.